Cześć, witam Was na kanale X.com. Nowe miejsce, nowe studio, no i nowy smartfon, Xiaomi 12 Pro. Sprawdźmy, czy jest to pełnoprawny flagowiec od chińskiego producenta. Zapraszam. Zaczynamy sobie oczywiście od wyglądu samego urządzenia i tutaj Xiaomi pokazuje, że jest to telefon z najwyższej półki. Spasowanie elementów, wykonanie tego smartfona stoi na jak najwyższym poziomie. Z tyłu mamy matowe szkło, które prezentuje się absolutnie idealnie, dlatego że raz, nie palcuje się, dwa, że wygląda świetnie, a trzy, że dodatkowo pod światłem troszeczkę się mieni. Nasz smartfon w wersji czarnej prezentuje się niezwykle elegancko i jest stonowany, co może podobać się większości użytkowników. Natomiast jeśli szukacie czegoś bardziej ekstrawaganckiego, no to popatrzcie na inne kolory. Wyspa aparatów także jest bardzo dyskretnie wkomponowana. Oczywiście wystaje znacznie na to budowę smartfona, natomiast fajne jest to, że Xiaomi podzieliło jakby obiektywy i macie wrażenie, że są to takie elementy, które zostały razem ze sobą złączone. Jest to bardzo dyskretny zabieg stylistyczny, ale mi bardzo się podoba. Z przodu mamy do czynienia z naprawdę dużym ekranem. 6,73 cala, więc jest to smartfon naprawdę duży. Natomiast jak na swoje rozmiary, waga to 205 gramów, co czyni ten smartfon nie za ciężkim, nie za lekkim, takim w sam raz. Warto zwrócić jeszcze uwagę na znaczne zaoblenia ekranu po lewej i prawej stronie obudowy. Zakrzywienie jest dość znaczne, więc jeśli popatrzycie na smartfon z boku urządzenia, kolory od razu się załamują. Natomiast to zaoblenie pozwala lepiej korzystać z tego smartfona jedną ręką, dlatego że jesteście w stanie chwycić go bardziej pewnie i łatwiej sięgnąć w niektóre części ekranu. A jak już o ekranie mowa, mamy tutaj oczywiście topowy wyświetlacz AMOLEDowy, który ma zakres odświeżania od 1 do 120 Hz. Dodatkowo rozdzielczość 3200x1440, czyli WQHD+, daje nam zagęszczenie pikseli na cal ponad 500, jest to dokładnie 521 ppi. Co powoduje, że jest to jeden z najlepszych ekranów dostępnych w tej chwili na rynku i naprawdę ciężko się tutaj przyczepić do czegokolwiek. Jest to ekran z najwyższej półki, świetne odwzorowanie barw. Fajnie, że jest ten Adaptive Sync, czyli to właśnie adaptacyjne odświeżanie. Bo na przykład, kiedy pokazujecie zdjęcia w galerii, no to odświeżanie spada, dzięki temu no po prostu oszczędzacie energię. Ekran ma także wsparcie dla Dolby Vision oraz HDR10+. Nie zabrakło także Always On Display. Jeśli chodzi o skaner linii papilarnych, jest on wbudowany w ekran. Jest on w idealnej wysokości. Kciuk idealnie ląduje dokładnie tam, gdzie jest skaner, co powoduje natychmiastowe odblokowanie smartfona. I rzeczywiście radzi sobie z tym świetnie. Jak to w chińskich smartfonach, działa to bardzo dobrze. I niezależnie, czy przyłożymy palec brudny, spocony, zawsze udało mi się odblokować ten smartfon za pierwszym razem, co pokazuje, że jest to naprawdę sprawny skaner. Jak już odblokujemy naszego smartfona, no to ujrzymy MIUI w wersji 13. Niestety opartej na Androidzie 12, z troszeczkę opóźnionymi poprawkami bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że Xiaomi to nadrobi w aktualizacjach, a aktualizacje się przydadzą, dlatego że nakładka, o ile została już milion razy poprawiona i Xiaomi twierdzi, że to już jest to, co powinno być, no to niestety życie pokazuje inaczej. I czasami zdarzają się drobne błędy, czy to w tłumaczeniach, czy na przykład w powiadomieniach. Xiaomi chce być tak energooszczędne, że po prostu czasami zapomina o tym, że fajnie byłoby dostawać powiadomienia na bieżąco. I zdarzają się niestety opóźnienia do tego stopnia, że szybka komunikacja na tym smartfonie potrafi przysporzyć problemu i po prostu wiadomości chociażby na Messengerze nie dochodzą. Albo pokazują się z dużym 15, 20, a czasami nawet 30-minutowym opóźnieniem. Mam nadzieję, że Xiaomi poprawi to w najbliższej aktualizacji, bo to jest chyba największa wada. Takie drobne błędy jak problemy z klawiaturą czy z jakimiś motywami, no to powiedzmy, że jest to do przełknięcia, natomiast błagam, poprawcie te powiadomienia. Poza tym nakładka działa bardzo sprawnie, oczywiście 120-hercowe odświeżanie potęguje wrażenie płynności korzystania z tego smartfona, natomiast za płynność odpowiadają także podzespoły. Tutaj mamy absolutny top, jest to Snapdragon 8 generacji pierwszej, wspomagany 12 GB RAM-u. Dodatkowo możemy także dołożyć wirtualny RAM, no i mamy w naszym przypadku 256 GB pamięci na nasze dane. Jeśli chodzi o wydajność tego smartfona, jest dobrze, natomiast kiedy na przykład włączycie bardziej wymagające gry, to telefon potrafi się nagrzać. Mimo tego, że Xiaomi twierdzi, że zastosowało tutaj najbardziej zaawansowany układ chłodzenia oparty na komorze parowej, to niestety smartfon potrafi zwolnić w bardziej wymagających grach i po prostu bardzo się nagrzać. A wzrost temperatury przekłada się na spadek wydajności. Natomiast nie powoduje to większych przycięć czy niemożności korzystania ze smartfona. Teraz aparat, którym Xiaomi bardzo się chwaliło i podczas konferencji w Wiedniu kładło na to naprawdę duży nacisk. Mamy tutaj trzy obiektywy i każdy jest według Xiaomi topowy. Zacznę od głównego obiektywu. Jest to obiektyw, który ma 50 megapikseli, przysłona f1.9, jest to matryca Sony IMX707. Ten obiektyw robi naprawdę dobre zdjęcia, dodatkowo jest jeszcze optyczna stabilizacja obrazu. Natomiast tylko w tym obiektywie, i tutaj mnie to zaskakuje, dlatego że no pełnoprawny flagowiec za takie pieniądze powinien mieć stabilizację
na wszystkich, albo chociaż jeszcze na teleobiektywie. Natomiast tutaj stabilizacja jest tylko na obiektywie głównym, co jest takim delikatnym minusem. Jeśli chodzi o wzorowanie barw, tutaj Xiaomi bardzo dobrze wypada, dlatego że te barwy są takie pastelowe i najbardziej zbliżone do tego, co widzi nasze ludzkie oko. Ten ekran też po zrobieniu zdjęcia nie podkręca przesadnie kolorów, tak jak ma to na przykład miejsce u konkurencji. Dzięki temu rzeczywiście te zdjęcia są takie przyjemne w odbiorze. Natomiast po przełączeniu się na obiektyw szerokokątny, który ma przysłonę f2.2, to jest całkiem dobrym wynikiem. Ten obiektyw zasadniczo jest ciemny, natomiast niestety szeroki kąt potrafi raz, że zgubić troszeczkę szczegółów w nocy, co niestety jest dużą wadą. A druga sprawa, że niestety jest delikatny rozjazd balansu bieli pomiędzy obiektywem głównym a szerokim, czego na przykład nie ma w iPhone'ach. Czepiam się wszystkiego, dlatego że jest to w końcu pełnoprawny flagowiec. No i na końcu jeszcze teleobiektyw z przysłoną też f1.9, więc jest to obiektyw jasny i także o rozdzielczości 50 megapikseli. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, mamy dostępne następujące rozdzielczości. 8K 24 klatki, 4K do 60 klatek, a także 1080p, czyli Full HD, do 960 klatek w super slow motion. Bateria 4600 mAh, wartość raczej typowa, ani dużo, ani mało, tak w sam raz. Natomiast jeśli chodzi o ładowanie, to tutaj jakby Xiaomi znowu deklasuje konkurencję, bo dlatego, że mamy tutaj ładowanie do 120 W, co w praktyce przekłada się na naładowanie smartfona od 1 do 100%. Dlaczego od 1? Dlatego, żeby odpaliło się super szybkie ładowanie, to smartfon musi być włączony. Od 1 do 100% ładujecie w smartfona według Xiaomi w 18 minut, ale zasadniczo jest to około 20-25 minut. Przy tym procesie niestety smartfon znacznie się grzeje, co Xiaomi też komunikuje na ekranie, więc musicie być świadomi, że od razu spada przy tym ładowaniu wydajność. Tak naprawdę najlepiej nie używać tego smartfona podczas tak szybkiego ładowania, dlatego że zawsze to ładowanie wtedy zwolni. Natomiast nie jest to zbyt dużym problemem, bo wytrzymać bez smartfona 20 minut to raczej każdy da radę, a to ładowanie naprawdę ratuje życie, szczególnie kiedy żyjecie w biegu, wpadacie na chwilę do hotelu, czy na przykład nie ładujecie smartfona w nocy, tylko podczas porannego prysznica. To jest absolutnie wygodne, podłączacie pyk i jest gotowe. Jeśli chodzi o wytrzymałość tego smartfona na baterii, od 4 do 6 godzin na ekranie, czyli tak naprawdę wystarczy Wam 20 minut dziennie, żeby smartfon działał spokojnie przez najbliższy 1 lub nawet 2 dni. Do tego Xiaomi oferuje 50W ładowanie bezprzewodowe, a także 10W ładowanie zwrotne. No i jeszcze na końcu chciałbym powiedzieć parę słów o głośnikach, bo także było o tym głośno na premierze, dlatego że głośniki są wspierane przez Harman Kardon. I tutaj Xiaomi chwali się 4 głośnikami, dzięki temu tony niskie, jak i wysokie powinny być na najwyższym poziomie. Natomiast, no niestety, Xiaomi brakuje troszeczkę basu, natomiast same głośniki grają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie jest to nowa jakość, natomiast na pewno godna flagowca. Z przyjemnych dodatków jest także port podczerwieni, czyli możliwość sterowania urządzeniami typu telewizor czy klimatyzator za pomocą smartfona. Z rzeczy mniej miłych, nie ma wodoszczelności. Jak to we flagowcu nie ma wodoszczelności? To jest absolutny skandal i Xiaomi lepiej się do tego nie przyznawać. No, oni się nie chcą przyznawać, ale ja Wam powiem, no bo to nie jest zbyt komunikowane absolutnie w żadnym materiale marketingowym ani na stronie, natomiast no, trzeba się doczytać, że rzeczywiście w specyfikacji brakuje tego istotnego szczegółu. Na koniec jeszcze cena, czyli coś, co absolutnie zabija Xiaomi w moich oczach, dlatego że ja zawsze Xiaomi traktowałem jako najlepszy stosunek ceny do jakości, ale od jakiegoś czasu, mniej więcej od roku, jest tak, że są super urządzenia, ale są też abstrakcyjne ceny. Podrożało absolutnie wszystko, ja to rozumiem, natomiast Xiaomi za flagowca 5200 zł to jest naprawdę bardzo dużo. Przypominam sobie cudowne czasy Mi 9, kiedy w Barcelonie razem z Mateuszem nagrywaliśmy smartfona, który był flagowcem, absolutnie świetny telefon i kosztował 2000 zł. Teraz kosztują smartfony 5200 zł, to jest naprawdę dużo. Naprawdę trzeba się poważnie zastanowić, czy chcecie wydać aż tak dużo pieniędzy na Xiaomi. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś promocje, dlatego że ten telefon za na przykład 4000 zł byłby naprawdę bardzo dobry. Kiedy płacę za smartfona więcej niż 5000, no to wymagam od niego absolutnej perfekcyjności. Brakuje mi perfekcyjności chociażby w powiadomieniach i chociażby w braku wodoszczelności. Poza tym jest to smartfon, myślę, że kompletny. No i na pewno można powiedzieć, że jest to pełnoprawny flagowiec, tylko błagam Xiaomi troszeczkę taniej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie mi znać, co sądzicie o najnowszych produktach Xiaomi, a także Xiaomi 12 Pro. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, zapraszam Was do sekcji komentarzy, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X.com. Cześć!